Kończy się wiosenny wysyp nowości płytowych, zaczyna się sezon letnich festiwali. Nie będę Państwu mówił, na który z tych festiwali trzeba pojechać, wybór jest olbrzymi, ale mogę doradzić, jakie płyty ze sobą zabrać albo jakich płyt posłuchać przed wyjazdem na festiwale. Jeśli chodzi o Openera, który zaczyna się 3 lipca, to warto, myślę, przed wyjazdem poznać płytę grupy Electroacoustic Beat Sessions, nową płytę. Co prawda na Openerze grają jeszcze repertuar Krzysztofa Komedy, z którym ten wrocławski zespół wypłynął 2 lata temu na znakomitej płycie Letters to Krzysztof Komeda, ale to jest już zupełnie nowy program, Slavic Spirits, program odnoszący się do słowiańskości, do słowiańskiego ducha, do pewnej melancholii słowiańskiej zawartej w muzyce. I to od wielu, wielu lat. To jest taka próba wyciągnięcia właściwie ekstraktu bez jakiegoś wchodzenia w jedną stylistykę. To nie ma być ukłon w stronę Czesława Niemena, nie ma być to ukłon w stronę właśnie Krzysztofa Komedy kolejny, tylko próba odnalezienia jakiejś swojej nowej drogi na tej ścieżce, którą grupa EABS czy tam EAPS podąża konsekwentnie, czyli na ścieżce łączenia hip-hopu i jazzu. To jest bardzo sprawnie funkcjonujący kolektyw, 7-osobowy, właściwie z taką bardzo ważną postacią menedżera, jeszcze który z tylnego siedzenia wspiera grupę od strony takiej filozofii i napisał teksty do książeczki. Ta książeczka w wydaniu specjalnym płyty jest potężną księgą tak naprawdę. Natomiast zespół gra swoje i to jest jazz oparty nie na wirtuozerii poszczególnych muzyków, tylko na świetnym zgraniu zespołowym i na tym, że solówki prowadzą utwory, te długie formy dalej. Napędzają całą tę maszynerię, napędzają całość. Electroacoustic Beat Sessions wystąpią jeszcze pewnie na innych imprezach tego lata. Na pewno na takim nowym festiwalu, który się nazywa Salt Wave i odbywa się w Jastarni 23 i 24 sierpnia, już na zakończenie lata. Grupa Bitamina wydała nową płytę, która się nazywa Kwiaty i korzenie. Wygląda to dość imponująco, a jednocześnie tak dość naturalnie, jeśli chodzi o tę szarą tekturę, na której to wszystko zostało wydrukowane. Zespół wypłynął z kolei na poprzedniej płycie Kawalerka. Stało się trochę takim fenomenem z gatunku hip-hopu, do którego dostęp ma również publiczność niehip-hopowa, który bywa krytykowany też za takie lekkie może tkliwość, jakieś lekkie przesłodzenie. I rzeczywiście można mieć z tą estetyką hip-hopową problem, natomiast nie można mieć moim zdaniem problemu z tym, jak zespół Bitamina wchodzi w taki rodzaj chyba znowu słowiańskiego R&B, słowiańskiego soulu. Bardzo korzystnie wypadają wtedy, kiedy raczej śpiewają niż rapują. I to jest rzeczywiście rzecz tyle niezwykła, że formacja działa w Nowym Szczecinie, w miejscowości pod Nowym Dworem Mazowieckim, że ta formacja to nie ma nic wspólnego z miejskością, rozumianą jako taki taka część, nieodzowna część różnych gatunków urban music. To nie jest urban music, o czym świadczą już teksty poszczególnych utworów. Od Wilkowa aż po Polesie niesie się plotka od Kamilka, stracił koziołka, posądza Wilka. Zława tacha ma stracha, a ja dziki dresie, słowa tańczą z echem i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład, na święconkę mam przygotowany koszyk, maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Gdzieś w mieszance takiej ludowości, dobrze pojętej, z pewnego rodzaju jednak zapatrzeniem w kulturę miejską, czy też w taki slang miejski, gdzieś w tym pewnie kryje się jakiś atut, który ściąga na koncerty Bitaminy i przyciąga do płyt Bitaminy całkiem dużą publiczność.
Grupa Bitamina wystąpi też na festiwalu Open Air w Gdyni, na lotnisku w Gdynia-Kosakowo, gdzieś między 3 a 6 lipca. A na off festiwalu pojawi się formacja Black Midi. Nowy zespół brytyjski, chociaż z takimi wątkami, które nam mogą się wydać znajome. Jest tutaj pan, który się nazywa Matt Kwaśniewski Kelvin i pojawia się w tekście linijka: do dowidzenia proszę, dziadzia dziękuję. Do dowidzenia, dziadzia dziękuję. W tekstach po angielsku. Gdzieś to wszystko utknięte, także chyba Matt Kwaśniewski Kelvin nie zapomniał o swoich korzeniach. Ale zespół to są ludzie bardzo młodzi. Black Midi to są 19-20-latkowie, po części wykształceni w takiej dość prestiżowej szkole muzycznej Brit School, którą bardziej kojarzymy z produkcji gwiazd popu. Uczyła się tam Amy Winehouse, uczyła się Adele ze znacznie lepszym skutkiem. Amy Winehouse miała problemy w tej szkole. Uczyły się kolejne wielkie wokalistki popowe brytyjskie, przyszłe gwiazdy wokalistyki męskiej. Natomiast jak na zespół grający bardzo mocną muzykę gitarową, momentami sięgającą do takich wzorców postpunkowych, momentami do hardcore punka wręcz, momentami nawiązujący do Talking Heads, do grupy Pereubu i tak dalej, to powiedziałbym, że ta szkoła Brit School jest pewnym zaskoczeniem tutaj. A sam zespół w swojej filozofii działania odwołuje się do takiego gatunku, który się nazywa Black Midi właśnie, a gatunek z kolei odwołuje się do takiego sposobu pisania utworów bardzo gęstego, gdzie dzieje się tak dużo, że partytura z tym utworem zapisanym w postaci nut jest później po prostu czarna od tych nut. Takie utwory z reguły łatwo wykonać może automat podpięty do MIDI, a nie człowiek. No ale ci młodzi ludzie są niesłychanie dobrze technicznie przygotowani do tego wszystkiego, a płyta Schlagenheim poza tym jeszcze ma ten aspekt taki naprawdę poszukiwań w obrębie tych inspiracji, tych wszystkich wykonawców zespołów, na które grupa się powołuje. Także warto przyjechać na OFF Festival, żeby zobaczyć tych młodych ludzi. Warto też pojechać we wrześniu do Opola na imprezę, która się nazywa Opole Songwriters Festival, żeby zobaczyć tę panią, czyli Jessica Pratt. I tutaj na chwilę odrywam się od bieżących nowości i sięgam po płytę, która ukazała się w lutym, która nazywa się Quiet Signs i która jest moim zdaniem jedną z najwybitniejszych płyt piosenkowych, jakie się ostatnio ukazały. Z całą pewnością zawiera jedne z najlepszych piosenek nagranych i wydanych w tym roku. Od This Time Around na przykład, takiej bardzo kameralnej ballady, można zacząć słuchanie tej płyty. No a Jessica Pratt to jest z kolei już Kalifornia, czyli taka tradycyjna kuźnia, jeśli chodzi o talenty folkowe, ale też jednocześnie wokalistka, która się trochę dystansuje do całego zjawiska tego nowego folku, mówiąc, że jest kimś więcej, to znaczy, że że ma potencjał nie tylko na śpiewającą panią z gitarą, tylko ta pasja muzyczna może ją zaprowadzić w jakieś zupełnie inne kierunki i ja jej wierzę, dlatego że doskonale też na tej płycie panuje nad produkcją nagrań. Ma świetny, niebanalny głos i też potrafi go w ten sposób opakować, że to jest coś więcej niż takie surowe śpiewanie folkowe. Także bardzo jestem ciekaw jej wizyty w Opolu. No i samego festiwalu, który w tym roku bardzo zaskoczył line-upem, dlatego że poza Jessica Pratt pojawi się tam jeszcze Courtney Barnett, czyli wokalistka i autorka piosenek z Australii. No i pojawi się jeszcze Lech Janerka, na którego nową płytę zapowiadaną na jesień. Myślę, że wszyscy czekamy. Miłych wrażeń na letnich festiwalach i proszę się dobrze zaopatrzyć, jeśli chodzi o te płyty, które trzeba ze sobą wcześniej zabrać.